Im bardziej człowiek z wiekiem wczytuje się w pomysły naukowców, tym bardziej zaczyna myśleć, że albo sam jest już na tyle do tyłu, że nie nadąża, albo że świat naukowców, jaki był szalony, taki dalej jest. Skądinąd poważna i dalece znana instytucja o nazwie Rolls Royce napomknęła jakiś czas temu o swoim zamiarze wytworzenia kieszonkowych elektrowni jądrowych. Przy tym, jak bardzo populacje na tym świecie boją się starych, stacjonarnych wersji, tak mnie zastanawia, jaką reakcję mogą mieć ich kieszonkowe wersje. A plany firma ma jasno rozrysowane. Do 2029 roku uruchomią swój pierwszy malusi reaktor jądrowy. Założenia firma ma jasne. Elektrownia będzie mniejsza, tańsza w obsłudze i szybko będzie można ją wybudować. Już wiadomo, że na terenie samej Wielkiej Brytanii takich mini reaktorów atomowych powstanie jakieś 15. A kieszonkowa elektrownia na terenie 15 hektarów zajmie pół hektara. Choć do Czasowe potrzebowały przynajmniej ośmiu. Choć mówi się, że każde miasto by mogło mieć swoją własną miniaturową wersję, to trzeba pamiętać, że takie obiekty przede wszystkim musiałyby być chronione, tak żeby się mysz nie prześliznęła. Jeden atak terrorystyczny bowiem wystarczyłby, by przykreślić nadzieję na lepsze jutro na najbliższe kilkaset lat. Całe to działanie rolls to chęć działania na rynku, bo przy taniejących rozwiązaniach energii odnawialnej, wytwórnie elektrowni jądrowych nie mają się najlepiej. Pojawiają się sceptycy, którzy kwestionują rację bytu, Takich mini elektrowni, bo na dłuższą metę bardziej się opłaca postawienie jednego dużego obiektu. Choćby jedną 1-gigawatową, aniżeli 10 kieszonkowych. To kwestia do rozważenia, natomiast jedno pozostanie zapewne bez zmian. Na gruncie polskim, jeśli władza nawet rozważałaby postawienie choćby i miniaturowej elektrowni, to dopóki mieszkańcy mają coś do powiedzenia na ten temat, no to pff, w ich okolicy raczej elektrownia powstać nie ma szans, bo przecież likwidować lasu nie będzie się likwidować, bo przecież. Przecież dłużej będą woleli pójść na grzyby niż oświetlać sobie dom. Na przykład. To były fakty na wynos. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że się podobało. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam na wynos.